drastyczne nagranie z Siewierodoniecka. Eksplozja przerwała nagranie. Eksplozja przerwała wypowiedź mieszkanki Siewierodoniecka. Opublikowano film. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Siewierodoniecka. Podczas rozmowy mieszkanki miasta z reporterem doszło do eksplozji. Pocisk prawdopodobnie uderzył w dom. Jak informuje Ministerstwo Obrony, na obrzeżach miasta trwają walki uliczne, a sytuacja jest trudna. Siewierodonieck to ostatni dużym bastionem wojsk ukraińskich w obwodzie ługańskim. Na nagraniu zamieszczonym w sieci reporter dokumentuje zniszczenia w Siewierodoniecku. Następnie rozmawia z kobietą oraz jej matką, które mieszkają w zniszczonej okolicy. Kobieta opowiada, że Rosjanie szukają w mieście osób, które służyły dla ukraińskiej armii, ale w jej bloku mieszkają wyłącznie cywile. W oddali słychać dźwięk przypominający lecący pocisk. Kilka sekund później dochodzi do eksplozji, która przerywa wypowiedź kobiety. Prawdopodobnie rakieta trafiła w budynek, w którym mieszkają kobiety. Nie ma informacji na temat stanu ich zdrowia. Walki uliczne w Siewierodoniecku. Rzecznik Ministerstwa Obrony Ukrainy Oleksandr Motuzianyk powiedział w poniedziałek, że sytuacja w Siewierodoniecku jest trudna i na obrzeżach trwają walki uliczne. Miasto to jest ostatnim dużym bastionem wojsk ukraińskich w obwodzie ługańskim. Sytuacja jest trudna, na obrzeżach już trwają walki uliczne. Żołnierze ukraińscy powstrzymują działania ofensywne przeciwnika, powiedział Motuzianyk na briefingu dla prasy w Kijowie. Podkreślając ponownie, że sytuacja w mieście jest rzeczywiście trudna, przekonywał, że oddziały ukraińskie ją kontrolują. Wywiad pracuje, znamy wszystkie plany wroga. Działa też nasz wywiad lotniczy, dlatego optymistycznie patrzę na sytuację, mówił. Według jego słów armia ukraińska dokłada wszelkich starań, by uniknąć otoczenia swych oddziałów w rejonie Siewierodoniecka i Liśniczańska. Tymczasem szturm trwa w kilku kierunkach i najzacieklejsze walki toczą się na trzech kierunkach – Siewierodoniecka, Bachmutu i Kurachowego. Wcześniej w poniedziałek szef obwodu ługańskiego Serhii Hajdaj poinformował, że walki z wojskami rosyjskimi trwają już na ulicach Siewierodoniecka. Rankiem szef obwodu przekazał, że oddziały rosyjskie wdarły się na północno-wschodnie i południowo-wschodnie obrzeża miasta.